chcę mówić na temat Biblii. Pierwsza rzecz, 2 Tymoteusz, 3 rozdział od 16 do 17. Całe pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości. Aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. Więc po pierwsze, całe pismo jest natchnione przez Ducha Świętego. Co to oznacza? Czy to oznacza, że pismo jest Bogiem? Nie, pismo to nie Bóg. Czy to oznacza, że chrześcijanin jest prowadzony przez Pismo Święte? Nie. Bo jak mówi list do Rzymian, dziećmi Bożymi są ci, których prowadzi Duch Święty, a nie Pismo Święte. Bardzo ważna rzecz. Co to zatem znaczy, że ono jest natchnione? To znaczy, że autorzy Pisma Świętego odebrali różnego rodzaju duchowe informacje od Ducha Świętego i następnie je spisali. Czy to też oznacza, że Duch Święty słowo w słowo kazał im to spisać tak, jak jest pisane? Absolutnie nie. To nie jest coś takiego, jak wielu ludzi myśli, że to w ogóle Bóg dyktował im to wszystko. To nie dyktował im nic. On im dał jakąś informację duchową, a oni ją opisali. I niestety z przykrością muszę stwierdzić, że tak jak wszyscy inni ludzie na świecie, autorzy Biblii, tak, byli pozaburzani i pospisywali te rzeczy, tak, które są duchowymi rzeczami, ale przefiltrowawszy je przez swoje psychiki, które były bardzo, bardzo, bardzo różne. Stąd w Piśmie Świętym wiele sprzeczności. Ludzie, którzy mówią, w Biblii nie ma sprzeczności, to ja mówię, ty chyba nie czytasz Biblii. Bo ja Biblię czytam od 2001 roku non-stop. Ja w pewnym sensie to ją widzę. Ja w ogóle wiem, gdzie to jest, gdzie jakie wersety są umieszczone, rozumiecie? Bo to tyle lat człowiek usługuje i ja kocham Pismo Święte. Ja się nawracałem na Piśmie. Ja z Pisma poznałem pierwsze informacje o Bogu. Rozumiecie? Ja się nawracałem na Piśmie. Się różni ludzie nawracają. Ja na Piśmie. A najciekawsze, że ja się nawracałem, człowieku, na przypowieściach Salomona. Ja się na mądrości nawracałem. Ja, to, co ja zostałem najbardziej, to, co mnie ujęło w ogóle w Bogu najbardziej, to mądrość. Ja zacząłem, to jest najmądrzejsza osoba, jaka kiedykolwiek w ogóle dotknęła mojego życia. To mnie rozwaliło w ogóle, nie? Ale to nie chodzi o to. Chodzi o to, żebyśmy zaczęli mieć prawidłowy stosunek do Pisma Świętego. A więc całe Pismo przez Boga jest natchnione. I co teraz? To Pismo ma być przez nas wykorzystane, bo powiem inaczej, jest dla nas pożyteczne, czyli my możemy wyciągnąć z niego prawidłowe wnioski do różnych dziedzin życia. Między innymi możemy się czegoś nauczyć, możemy wykryć pewne błędy, możemy się poprawić z uwagi na to, co przeczytamy. Możemy wychowywać siebie za pomocą Pisma, tak? W sprawiedliwości. Czyli możemy w ogóle wchodzić w działania, w różnego rodzaju działania w sposób prawidłowy. Co to oznacza? Oznacza to krótko, że Pismo Święte jest jednym z głosów Boga do człowieka. Ja nie mam... My mamy na to, nie mamy na to czasu, ale ja kiedyś, ja wierzę, że powinniśmy to zrobić. Ja wam, jak tutaj przyjadę, może właśnie od razu już na jesieni, może, tak zobaczymy, czy nie poświęcimy pewnego większego czasu. Ja wam w ogóle coś pokażę na temat Pisma, bo my tego uczymy liderów, ale może być tak, że ja wam pokażę pewne rzeczy. Otóż, Pismo to jest bardzo ciekawa rzecz. Ten kanon, który my posiadamy, to co my posiadamy, co nazywamy dzisiaj Pismem Świętym, prawda? To jest rzecz bardzo umowna. Bo te księgi różne,
to zostały wybrane, prawda, przez jakichś ludzi, bo takich ksiąg było multum. To w ogóle mnóstwo było różnych ksiąg. Powiem wam szczerze, że jak niektóre z nich czytam, te księgi pozabiblijne, to jestem zaskoczony, tak? Jakie tam są w ogóle rzeczy. Na przykład, jak czytam, załóżmy, Ewangelię według świętego Tomasza, no to człowieku, to jestem rozwalony tekstami, które tam są. Tam dopiero są teksty Jezusa. On tam dopiero jedzie równo, człowieku. No nie wiecie, a takie rzeczy są. To są wszystko manuskrypty, które nie zostały włączone do kanonu. Dlaczego? Trudno powiedzieć. Wiecie, to składali w ogóle katolicy. Znaczy, nawet to jeszcze nie był kościół katolicki, to był jeden w ogóle tam. Nawet jeszcze to było przed schizmą, to było przed rozłamem na prawosławie, nie? Czyli to w ogóle to złożyli jacyś ludzie, którzy uważali, że to trzeba złożyć. Twierdzili, że tak ich poprowadził Duch Święty, tak? No ale. No tak można powiedzieć. No i teraz my to przyjmujemy. Mamy taki kanon i mamy. I tam mi się nie chce specjalnie z tym jakby dyskutować, bo też nie jest takie nasze w ogóle powołanie, żebyśmy z tym dyskutowali. Ja natomiast jestem w obowiązku, żeby wam pokazać pewne prawidłowości związane z Pismem Świętym. Pismo Święte nie jest, w ogóle chrześcijaństwo nie jest religią księgi. My się nie opieramy na piśmie. Rozumiecie? Bo protestanci to zwariowali na tym punkcie. Sola Scriptura, tylko pismo. Ja mówię, herezją jest sformułowanie sola Scriptura. To jest herezja. Luther powiedział, tylko pismo. Ja mówię, absolutnie nie, bo samo pismo to wyklucza. Bo to pismo mówi, że dziećmi Bożymi są ci, których prowadzi Duch Święty. Posłuchajcie, listy apostolskie, tak? To są listy świętego Pawła, zazwyczaj, w większości przypadków, bo facet napisał 2/3 Nowego Testamentu. I to były listy, które w ogóle Pawłowi by do głowy nie przyszło, w ogóle jakbyś Pawłowi, Paweł pisał te listy, byś powiedział, Paweł, to będzie kiedyś Nowy Testament, nie? Paweł powiedział, weź daj spokój, on by cię wyśmiał. W ogóle Pawłowi do głowy nie przyszła taka rzecz. To jest coś takiego, wiesz, pierwszy list świętego Pawła do Koryntian. Wiesz, o co chodzi? To tak brzmi, wiecie, o co chodzi? Mail Artura Celońskiego do Adama Tarczyńskiego. O, to jest takie coś. To jak ja mail wysyłam do kogoś, tak? To tak Paweł wysyłał w ogóle taki list. Bo on założył ten Korynt. W tym Koryncie siedziały różne rzeczy. Oni do niego przysyłali listy. W ogóle Paweł siedzi w pudle, bo on grzał puchę 12 lat, ten Paweł, człowieku, wszystkiego. To recydywista, człowieku. To siedział. Większość listów to powstała z więzienia. Rozumiecie? Nie była pisana ręką Pawła, tylko on dyktował przez kratę, na przykład Tymoteuszowi ten to spisywał, albo Paweł Grypsy wynosił. Rozumiesz? Pierwszy Gryps świętego Pawła apostoła do Koryntian. Bo to takie coś było. Jemu by do głowy nie przyszło, że to będzie w jakimś piśmie świętym. Bo to nie było takich rzeczy. Rozumiecie? Na przykład ludzie w Efezie to nigdy nie czytali listu do Koryntian. Filipianie nigdy nie czytali listu do Kolosan, bo to nie było piątka, dziewiątka, tak? Tylko tam się jechało 2 tygodnie na koniu gdzieś, człowieku, wiesz. Tam te zbory to o sobie nie wiedziały wielokrotnie, rozumiecie, o czym mówię? Bo to Paweł szedł przez kawał życia i kościoły zakładał, wiesz. To nam się dzisiaj wydaje, że ty wsiadasz też w samochód i przyjechałeś z Warszawy do Gdańska. Ty wiesz, co to jest? W tamtych latach, człowieku, na kawasz przejść z Warszawy do Gdańska? Człowieku, to ten Paweł by szedł i szedł i szedł. Człowieku, to by się ludzie nie mieli żadnego kontaktu ze sobą. To my, nam nie wolno patrzeć na pismo z takiej perspektywy w ogóle nowożytnej dzisiaj, bo my się pogubimy w tym. Bo jak ja się słyszę, tak, bo tak jest napisane w piśmie, ja mówię, no to co? A gdzie jest napisane, że się pada pod mocą? Ja mówię, w Koranie. Bo tu nie wiedzieliście, że ja mówię, jestem islamista? To się kamufluje? No się śmieję z ludzi, bo to mówię, puknij się w głowę, gdzie jest napisane. Ja nie wiem, gdzie jest napisane. A gdzie o okularach napisane? Ja wiem, czy one biblijne są okulary. No cholera nie mamy podstawy biblijnej, tak? No my nie mamy, no człowieku. Kto by pomyślał w ogóle, że się psy będzie takie małe miało? Gdzieś pies, to był pies. Rozumiesz?
To do biblijny taki pies? Przecież ten Biblii o psach. To było owczarki, pilnowały owiec. Wiesz o to chodzi. Takiego psa by przyszli zjedli. No. Przyszło takie coś, co to jest? Oprawili, zjedli, dziękuję bardzo. To nie mamy dowodu biblijne rzeczy. Jakie biblijne rzeczy? W ogóle zapomnijcie o temacie biblijny, niebiblijny. Wypijcie to sobie z głów. To nie tak funkcjonuje Bóg. To nie tak. Pismo Święte jest pożyteczne, czyli można z niego zrobić użytek. Tam jest, jakby na tych kartach Pisma jest, są Boże prawa, Boże cele, właśnie dążenia. On mówi przez to Pismo. Kiedy czytamy, to Duch Święty działa w różnoraki sposób. Rozumiecie? Bo to jest natchnione. To jest materiał natchniony, jakby formuła natchniona, tak? Ale na przykład wiele tekstów, no to w ogóle wskazuje na silne zaburzenia ludzi. Przecież ja w ogóle dzisiaj nie mam żadnych wątpliwości, że Paweł miał szowinistyczne w ogóle skłonności, święty Paweł. Rozumiesz? Bo ja wiem o tym. Ja to widzę. Tak? Wiecie, pewne rzeczy nie zostały w ogóle... Na przykład odnaleziono taki manuskrypt, tak? Którego do głowy ludziom nie przyszło, znaczy nie przyszło, tam przyszło, tylko oczywiście zostało storpedowane, żeby go zamieścić w piśmie. Gdzie Maria z Magdali, bo ona się w ogóle nie nazywała Maria Magdalena, tak? Ona pochodziła z miejscowości Magdala. Rozumiem, to ja Malbork. Maria z Malborka na przykład. W ogóle też nie była Maria, tylko była Miriam. Miriam z Magdali, ona się tak w ogóle tam nazywała, rozumiesz? I Miriam z Magdali, to w ogóle jest, dzisiaj źródła pozabiblijne pokazują nam wyraźnie, że to był w ogóle 13 apostoł. To była kobieta, która pozakładała masę kościołów. Jest znany potężny konflikt między nią a świętym Piotrem w ogóle. Dla świętego Piotra to, przecież człowieku, jak oni znaleźli ten manuskrypt, że w ogóle wiesz, święty Piotr przychodzi do Jezusa i on do niego mówi, wiesz, mówi, ale ona jest w ogóle kobietą, nie? Jak ona śmie tutaj takie rzeczy robić, tak? I jest w ogóle tekst Jezusa, tak? Kto przyjął ducha mego, już nie jest ani mężczyzną, ani kobietą. A każda kobieta mężczyzną jest. Taki tekst jest, człowieku, szok. Rozumiesz? Ty, tekst Jezusa, wiesz. Przecież Piotr to miał bardzo silne zapędy, oni mieli zapędy różne. Tak? I oni teraz przez te zapędy, w ogóle tam są różne rzeczy. Mnóstwo rzeczy Jezus nigdy nie powiedział. Tak? Włożono go w jego usta. Ja, i teraz my musimy umieć, ja mówię, nie mam czasu, żeby wam to opisywać dzisiaj, ale no to są proste sprawy. No Jezus nigdy po grecku nie mówił. Nigdy. Nigdy. Napisane jest, że Jezus mówi tak. I na tej skale zbuduje kościół mój. I tam jest słowo eklezja greckie. Jak on greki nie znał. No i koniec. No i co teraz z tym zrobimy? A tam jest napisane, że on powiedział po grecku. A on nie znał. On aramejskim językiem się porozumiewał. Rozumiesz? Dlaczego tam jest tak napisane? Dlatego, że na przykład my musimy to umieć rozumieć, że tamtejsza kultura, kultura żydowska pozwalała na takie rzeczy, aby uczeń mający objawienie z uwagi na nauczania nauczyciela wkładał później swoje objawienia w usta nauczyciela. Na to pozwala na przykład kultura żydowska. Nasza już nie. U nas to się nazywa kłamstwo. A u Żydów to się nazywa hiperbola. Rozumiesz? Kłamstwo u Żydów jest czymś innym niż u nas. To jest w ogóle człowieku. To jak ja zacząłem badać te rzeczy, mówię, wow. Ja sobie kupiłem specjalnie kiedyś taki Nowy Testament. Żydowski komentarz do Nowego Testamentu. Ja dopiero zaczaiłem, co to w ogóle jest. To wakacje wydało. Taki nawrócony Żyd, on w ogóle z perspektywy Żyda przetłumaczył Nowy Testament. Rozumiecie? I tam dopiero, na przykład te teksty w ogóle, że światłem ciała jest oko. W ogóle. Chodzi o to, że w nomenklaturze żydowskiej kultury, tak? Jak ktoś mówi na przykład do ciebie, widzę, że ty masz dobre oko, to oznaczało, że on jest świadomy tego, że tamten daje dużo pieniędzy na synagogę. Sformułowanie, że masz dobre oko, oznaczało, że dajesz dużo kasy na synagogę. I teraz Jezus mówi, światłem ciała jest oko. Czyli tak, tyle ile ty dajesz pieniędzy, taka jest realnie twoja wartość. To jest wypowiedź Jezusa.
szok, jakieś to różne od głupot teologicznych. Rozumiesz? Bo to trzeba rozumieć, co oni mówili, bo to są to Żydzi byli. Rozumiesz? Żydzi. Oni inaczej rozmawiają. Oni inaczej myślą. My myślimy w traktatach. Wiecie, o co chodzi z naszym myśleniem? W traktatach. Czyli na przykład, jeżeli ty coś chcesz komuś przekazać, to przekazujesz mu tak, że masz początek, prawda? Czyli robisz założenie, prawda? Potem jest jakaś konkluzja, w ogóle zakańczasz, nie? U Żydów się bajki opowiadało, stąd te przypowieści. Przecież przypowieści są bajki. Jest im bajki opowiadał. To w ogóle, nie, no szedł człowiek z Jerozolimy do Jerycha. No to my nie wiemy, czy szedł. Ale to jest nieważne, czy szedł, czy nie szedł. Wiecie, co jest ważne? Że to coś przekazywało jakąś prawdę. Żydzi inaczej myślą. Żyd ci opowiada historię, która nie miała miejsca, ale ona przekazuje pewną prawdę. I musisz zacząć rozumieć Biblię w ten sposób. Biblia to nie jest książka historyczna. To nie jest książka fizyczna, chemiczna. To jest księga duchowa. Rozumiecie, o co tu chodzi? Tam ludzie mówią, a bo ja wyczytałem z Biblii, że Ziemia jest płaska. Ja mówię, ty masz płaski mózg. Masz płaski mózg? Co ja zrobię? Czy ty w Biblii wyczytałeś, człowieku? Człowieku, lepiej Ziemia płaska. Mówię, kto z Biblii takie rzeczy? Przecież, no bo tam jest napisane, ja mówię, człowieku. Jeżeli ktoś, kto żyje 3000 lat temu, coś pisze, tak? To ty musisz zrozumieć, że mimo tego, że on jest przez Boga inspirowany, to on żyje 3000 lat temu. On nie rozumie pewnych zjawisk. I on opisuje pewne zagadnienie duchowe na poziomie intelektualnym, który on ma. Jedni z tych ludzi byli wykształceni, inni w ogóle nie byli wykształceni. Amos to był człowieku pasterz trzód. Amos do 3 zbycie się nie umiał. Rozumiecie, o co chodzi? No Amos to był w ogóle, wiesz. I teraz przychodzi on, prorok Amos. I do niego przychodzi słowo. Gdybyś z oryginału czytał na przykład Amosa, to by było, nie wiem, jakby ci to powiedzieć. My byli ze wsi, myśli wleźli w błoto. On by tak mówił, Amos. Ale na przykład, gdybyś czytał Jeremiasza dalej, to Jeremiasz to jest wysoce wykształcony teolog jakby. Rozumiesz? To u Jeremiasza to już są w ogóle poetyckie teksty jakieś, takie wysokiego rzędu. To są, rozumiesz? Tak jakbyś jakiś poemat czytał. Górnolotny bardzo, w ogóle wiecie. Inna forma przekazu. To byli zupełnie inni ludzie. Paweł, intelektualista z krwi i kości, rozumiecie? Piotr, prosty rybak. Te teksty były bardzo różne. Łukasz był z wykształcenia lekarzem, rozumiecie? Marek, to Ewangelia Marka, w ogóle, wiecie, to jest Ewangelia Marka? Przecież Marek w ogóle, przecież to jest jakiś Marek, my nie wiemy, co to za Marek jest. To jest jakiś Marek, który spisuje opowiadania Piotra. Ewangelia Marka to nic innego, jak jakiś przyjaciel Piotra, który spisał w ogóle jego, że zamieścili to w Biblii, wiesz, to nie był, on w ogóle nie był tam, tam nie było tego Marka. Jan, no nie? To w ogóle nie jest Jan apostoł, który napisał w ogóle Ewangelię Jana. To nie ten Jan. W ogóle już dzisiaj udowodniono, że to pisały 3 osoby Ewangelii Jana. Tak samo jak Izajasza, pisało 3 Izajaszy. To się różni stylem, to się różni metodyką, rozumiecie? To są w ogóle różne rzeczy. Ewangelię Mateusza nie pisał żaden Mateusz, tylko wspólnota, której Mateusz był liderem. To pisała cała wspólnota, to jest dzieło zbiorowe. I to jest szok. I my musimy zrozumieć, z czym my mamy do czynienia. Najbardziej prawdopodobne są listy Pawłowe. Rozumiecie? Najbardziej. Takie najbardziej prawdopodobne. Wiecie? Najbardziej. Przecież te, no wiecie, no te teksty, w ogóle Bóg, no Bóg, wstał Bóg i stworzył pierwszego dnia to, drugiego to. A potem chodzą ludzie, mówi, no bo Ziemia to ma 6000 lat. Ja mówię, człowieku, ty jesteś normalny. Między pierwszym a drugim wersetem Biblii minęło przynajmniej 66 milionów lat. Pierwszym a drugim wersetem Biblii. Ty uważasz, że
te teksty, które mówią, że no Bóg stworzył to, to i tamto i siódmego dnia odpoczął. Ja mówię, ty w ogóle wierzysz w to, że Bóg odpoczął? Przecież to jest Bóg. Nie śpi i nie drzemie stróż Izraela, nie męczy się Pan. No Pan odpoczął, no bez przesady. No już wszystko możemy łyknąć, ale nie, że Pan odpoczął, no. No tak, no człowieku. I teraz zobacz co, no, i teraz dlatego to jest szabat. To jest wszystko w ogóle robione podprogowo. Biblię trzeba umieć czytać. To my nie bierzemy Biblii, nie mówimy, o, bo Biblii napisane. Nie. Duch Święty musi cię prowadzić po Biblii. Duch Święty, który jest w tobie. Duch Święty cię nauczy czytać Biblię. Duch Święty ci wytłumaczy Biblię. Duch Święty. Duch Święty. Pierwsze kościoły nie posiadały Pisma Świętego. Rozumiecie, co to znaczy? Szedł Paweł z Sylasem albo z Barnabą, głosił Chrystusa poganom, tak? Nie Żydom, poganom. Powstawał kościół, Paweł tam siedział oprócz siebie 6 miesięcy, obsadzał starszych zboru, którzy mieli po pół roku w Panu, nazwał ich biskupami, rozumiesz? I szedł dalej. Rozumiesz, co to było? Tak powstawały pierwsze kościoły. Tymoteusz, tak, jak został biskupem Efezu, to miał 2 lata w Chrystusie. 2 lata był nawrócony. Tak? Absolutnie tak go przygniotło to później, tak? Bo te listy do Tymoteusza są pisane, żeby go podnieść, tego Tymoteusza, nie? Bo on w ogóle przestał głosić, wiesz, wpadł w takie w ogóle stany różne dziwaczne. Chcę, żebyście zrozumieli, o co chodzi z Pismem. Ja wam dzisiaj tylko delikatnie rysuję zjawisko, tak? To jest Pismo. To w ogóle przestańcie myśleć w kategoriach w ogóle takich, bo tam napisane, to jeszcze trzeba umieć odczytać. To nie tak, że tam napisane tylko. O. Ja chcę teraz, żebyśmy sobie szybko przelecieli pewne rzeczy, ale ja je muszę wam przeczytać. Ewangelia Jana 5,39. Ewangelia Jana 5,39. Badacie Pisma, bo sądzicie, że macie w nich żywot wieczny, a one składają świadectwo o mnie. Po co jest Pismo Święte? Ono ma składać świadectwo o Jezusie. Wszystko w Piśmie kieruje nas do Jezusa Chrystusa. Jezus Chrystus jest filtrem Pisma Świętego. Pismo Święte, Stary i Nowy Testament mają przekaz Chrystusowy. Jeżeli coś nam się nie zgadza z Chrystusem, tak? Odrzucamy. Odrzucamy z Pisma. Bo to jest coś, czego nie rozumiemy najwidoczniej. Rozumiecie? Ludzie dzisiaj kaszanki nie jedzą, bo mówią, bo jest napisane, żeby krwi nie jeść. Ja mówię, później się w łeb. A ty jesz kaszanki? Ja mówię, jem. Nie za bardzo, bo na diecie jestem zasadniczo. No nie, ale jem kaszankę, bo ja lubię kaszankę. Ja z kumpsa mogę zjeść. Szabat. I popić święconą wodą. Rozumiesz? Mnie nic nie będzie. O tej krwi jest napisane dlaczego? Bo ta krew to był cały czas informator o krwi, która ma być przelana za ludzi. To do krzyża nas prowadzi. Do krzyża. Rozumiecie? Do krzyża. Wszystko nas do krzyża prowadzi. Przez krzyż czytamy Ewangelię. Przez krzyż czytamy Stary Testament. Wszystko przez krzyż. Wszystko. Tak to działa, przyjaciele. Tu nie ma w ogóle, że... One składają świadectwo o mnie. Ewangelia Łukasza 10,26. Ewangelia Łukasza 10,26. On zaś rzekł do niego, co napisano w zakonie, jak czytasz? Co to znaczy? Te pytanie jest, jak ty czytasz? Ludzie mówią, jest napisane w Piśmie. Ja mówię, a jak ty czytasz? Ty umiesz czytać? No umiem. Bo ja przeczytałem. Ja mówię, człowieku, Duch Święty musi cię poprowadzić w zrozumieniu zjawiska, bo inaczej utkniesz. Utkniesz. Te wszystkie chore teologie to powstały przez to, że ludzie intelektualnie przyjęli Pismo. I powstały, bo to jest tak, bo tu napisane, a tam napisane. A ty co na to? Mówię, a ja ci usiądź, ja ci wyłożę sam wszystko. Mnie posłuchaj. Ja ci tu dokładnie powiem.
Jak czytasz? Jezus pyta. Czy czytasz w Duchu Świętym, czy nie czytasz w Duchu Świętym? Jak ty czytasz? Czy intelektualnie, czy nie? Kiedyś miałem przyjemność głosić na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Przyszło różnych, dużo takich ważnych osób, które tam miały za zadanie w ogóle, nie wiem, zadać, znaczy, ja miałem coś powiedzieć, oni mieli pytania zadawać. Koniec końców był taki, ja skończyłem głosić, mówię, dobrze, to kto z Państwa teraz chce poznać tego Jezusa, o którym mówię? 6 osób podniosło ręce z tych w ogóle teologów. Nie było żadnych pytań. Na kulu. Żadnych. Żadnych. Dlaczego? Dlatego, że ja im pokazałem, tak? Co to znaczy Chrystus w Piśmie. Chrystus w Piśmie. Ewangelia Marka 13:14. Ewangelia Marka 13:14. Gdy tedy ujrzycie ohydę spustoszenia stojącą tam, gdzie stać nie powinna. Kto czyta, niech uważa. Co to znaczy, kto czyta, niech uważa? To znaczy, że kiedy czytamy Pismo Święte, jesteśmy czujni na prowadzenie Ducha Świętego. Kto czyta, niech uważa. Wszystkie proroctwa, wszystkie informacje w Piśmie Świętym muszą być przez nas przyjmowane przez pryzmat prowadzenia. Duch Święty nam pokaże czas, okoliczność i zjawisko. Pokaże nam, gdzie i co do czego dopasować. Rozumiecie? On wszystko nam pokaże. Ewangelia Jana 5:47. Ewangelia Jana 5:47. A jeśli Jego pismo nie wierzycie, jakże uwierzycie moim słowom? Pismo jest dostępne przez wiarę. Co to znaczy? To znaczy, że nie jest istotną rzeczą jedynie, aby się czegoś dowiedzieć z Pisma, ale trzeba w tą rzecz uwierzyć. Jeżeli ona nie będzie połączona z naszą wiarą, to nie będzie działać. Pismo nie działa bez wiary. Pismo działa przez wiarę. Zobaczcie, co to jest. Ono nie działa bez wiary. Czy tam napisane jest? A ja mówię, ale to trzeba jeszcze w to wierzyć. Bo w innym wypadku nie ma to w Twoim życiu żadnego znaczenia, jak w to nie wierzysz. Co z tego, że jest napisane, że w ranach i sińcach jest Twoje uzdrowienie? No i co z tego? Człowieku, jak Ty nie wierzysz, to będziesz chory. Czy to proste? Co z tego, że tak jest napisane? Co z tego, że jest napisane, że Jezus umarł i zmartwychwstał? Jak się w to nie uwierzy, to się do piekła pójdzie. Tak? Po prostu. Rzymian 4:3. List do Rzymian 4:3. Bo co mówi Pismo? Zobaczcie, co robi Pismo? Mówi! Co to znaczy? To znaczy, że kiedy ja czytam Pismo pod inspiracją Ducha Świętego, to przychodzi do mnie rema, czyli wewnętrzny głos, wewnętrzne przekonanie, wewnętrzna informacja. To nie jest jedynie sucha litera. Ono mówi. Nie jest napisane, co wyczytujecie z Pisma. Pismo mówi. Prawda? To Pismo mówi. Ono mówi do nas. Ewangelia Jana 10:35. Ewangelia Jana 10:35. Jeśli nazwał bogami tych, których doszło Słowo Boże, nawias, a Pismo nie może być naruszone. Co to znaczy? Pismo nie może być naruszone. To znaczy, że fundamentalne prawdy, które są w Piśmie, tak, są nienaruszalne przez Boga samego. To jest bardzo ciekawa historia. Dlaczego Pismo jest dla nas bardzo pożyteczne i dobre? Wiecie dlaczego? Wiecie, że Bóg jest niezmienny. Amen? Czyli jeżeli Bóg coś mówi, tak? I jeszcze On zainspirował kogoś, aby ktoś to spisał, to oznacza, że to jest mega fundamentalne zjawisko. A więc popatrzcie, istnieje jakaś zasada duchowa zapisana w Piśmie, odpowiednio przez nas interpretowana, przeprowadzona przez krzyż, bazująca na Jezusie, to jest rzecz niezaprzeczalna.
Tak? Kto uwierzy, zbawiony będzie. Ty, niezaprzeczalna informacja. Koniec. Kto uwierzy, zbawiony będzie. Prawda? Chrystus został odrzucony, prawda? Aby był zaakceptowany. Jaki jestem? Zaakceptowany. Bóg mnie akceptuje. Ludzie podchodzą i mówią, no tak się nie czuję zaakceptowany przez Boga. Ja mówię, a co mówi Pismo? No co mówi Pismo? Ja zawsze ludzi kieruję do takich fundamentalnych praw. No nie może być naruszone. Bóg nie naruszy Pisma. Jest taka świetna książka Kenneta Hagena, 7 kroków do osądzania proroctw. Bardzo fajna pozycja, którą uważam, że każdy chrześcijanin powinien mieć u siebie w biblioteczce, bo ona między innymi taką formułą, która tam jest pokazana, to jest to, że w ogóle my badamy proroctwa przez fundamentalne zasady Pisma. Jeżeli ktoś przychodzi do mnie z proroctwem i mi coś mówi, tak, na przykład, no nie, straszy mnie. Mówi mi, zbieraj tam, mówi, konserwy, pokoje światło. Mówi, uważaj. Mówię, zabezpiecz się, zbuduj bunkier. Wiesz, jaka jest moda w Stanach teraz? Bo wiesz, jak się zarabia na tym budowaniu bunkru? W Ameryce zwariowali. Człowieku! Ludzie bunkry teraz budują, koniec się świata zbliżamy, no, żeby bunkier im pomoże. Ty, to za głowa. Bunkier. No ale to jest opisane w Biblii, proszę Ciebie, w objawieniu Jana, że człowieku latali pod skały, się chowali, myśleli, że to im pomoże. To nie pomoże bunkier, tak? Przepraszam. Nie pomoże bunkier, człowieku, bo jak w ogóle atmosfera zostanie zniszczona, jak słoneczko zajara, tak? To wiecie, jak słoneczko przepali Ziemię? Do 60 metrów w głąb. Żaden bunkier nie wytrzyma. Człowieku. Ludzie myślą, że to w ogóle koniec świata, to będzie wlecę do bunkra, przesiedzę 2 lata. Człowieku, przecież koniec świata będzie polegał między innymi na tym, rozumiecie? Że atmosfera zacznie znikać. I promienie świetlne zaczną Ziemię jarać do 60 metrów w głąb. Że będą skały gotowały, człowieku, rozumiesz, jak słoneczko zajara. A ten mówi, bunkier buduje i przychodzą prorocy, mówią, budujcie bunkier, zbierajcie konserwy, bo idzie wielki uzis. Ja mówię, jestem jedyny. Cała Biblia do mnie mówi, nie bój się, nie lękaj, no. Człowieku, a ten tutaj mnie, człowieku, mówi, bój się. Jakbym Krudów oglądał. Krudów, to taka bajka duchowa. Bardzo duchowa bajka. Powiedzcie, jestem Krudowie. Wspaniała bajka duchowa. Naprawdę kreskówka, rewelacyjna rzecz. Jest ojciec, to się w epoce kamienia łupanego dzieje. Ojciec, proszę Ciebie, uczy swoją rodzinę, żeby się bać. Codziennie wieczorem opowiada im taką historię. Na babcie też mają, opada swoją rodzinę w historię tak. I była pewna dziewczynka, która nie rozumiała zasad, które są wprowadzane dla bezpieczeństwa. Wyszła za daleko i umarła. Codziennie swojej rodzinie takie bajki. Mówi tak, pamiętajcie, zawsze się bójcie. Strach, mówi to jest was. Piękna bajka, bo to w ogóle o Mesjaszu jest bajka, wiecie. Tu tam się Mesjasz pojawia, ratuje i a to cudowna sprawa jest, nie? Kreskówka taka dla dzieci, nie? Natomiast Biblia mówi, nie bój się i nie lękaj. Odważnie do przodu, tak? Gdzie nogę swoją Jozuę postawisz, tam będę z tobą, a oni mi cię straszą, żeby koncerty zbierał. No teraz ja, słuchaj, nie, no to jest w ogóle wbrew fundamentalnym nauczaniu. Pisma. Pismo nie może być naruszone. Jak Bóg do ciebie mówi, nie bój się i nie lękaj, to nie bój się i nie lękaj. Żeby 50 tysięcy proroków mówiło, bój się i lękaj, rozumiesz? Nie bój się i nie lękaj. Jak Pismo mówi, że nie ustanie siew i zbiór do końca, tak? To nie słuchaj tych, co mówią, że meteoryty spadną, że wojna nuklearna będzie. Bo siew i zbiór będą do końca. Tak mówi Słowo Boże. A Słowo nie może być naruszone. To w ogóle proste rzeczy są. Ludzie, to proste sprawy. Jak ja zacząłem mieć odpowiedni stosunek do Pisma, to mi w ogóle rozładowało mnóstwo rzeczy. Tak? Z jednej strony rozumiem, że jest to jakby rzecz, która jest bardzo szerokim kontekście. To jest szeroki kontekst zjawiska, że to różne rzeczy tam są. Jedne są
bardziej historyczne, inne mniej, inne w ogóle nie są, tak? Ale kiedy zrozumiałem, że jest to duchowa księga i nie może być naruszona, to dla mnie to było bardzo duże, wiecie. Dwie ostatnie rzeczy. Drugi list Piotra 1,20. Szybciutko jeszcze wam powiem. Drugi list Piotra 1,20. I Słowo Boże mówi tak. Drugi list Piotra 1,20. Przede wszystkim powiedzcie, że wszelkie proroctwo Pisma nie polega dowolnemu wykładowi. Czyli nie ma czegoś takiego, że każdy jak chce interpretuje sobie Pismo. Stąd w ogóle ruchy apostolskie. Apostołowie kierowali kościołami kiedyś. Apostołowie przychodzili i mówili, jak się Pismo interpretuje. Czyli każdy interpretuje jak chce. Trzeba wszystko z Pisma wyciągnąć, człowieku, ludzie. Wszystko. A ja mówię, to ruch apostolsko-proroczy. Całe życie interpretował Pismo. Całe życie. Dzisiaj nie. Dzisiaj każdy, bo ja mam Pismo, wykupiłem. I koniec, no i co coś ludziom. Proroctwo Pisma nie podlega dowolnej interpretacji. I ostatnia rzecz, Dzieje Apostolskie 8. 30-31. 8:30. A gdy Filip pobiegł, usłyszał, jak tamten czytał proroka Izajasza i rzekł, czy rozumiesz to, co czytasz? Ten zaś powiedział, jakżebym mógł, jeśli mi nikt nie pouczył. Pismo potrzebuje wykładu. Pismo nie jest takie, że się czyta i się to i tą rzecz, co się przeczytało, to tą rzecz się wprowadza tak w życie. To trzeba duchowo wyłożyć. Przełożyć to na życie. Rozumiecie, o co chodzi z Pismem? Na życie przełożyć. Użyć określonych sformułowań. Jak ja patrzę, co się dzieje w Kościele, tak mówi Pismo. Ja mówię, uspokój, albo czytają. Wieczerza jest pańska, czytają list do Koryntian. Wszędzie się uparli, bo tam czyta ten list do Koryntian. I musi przeczytać, bo ja się wścieknie. No. Rozumiem? Po co? Ustawcie sobie Pismo w odpowiedniej formule w głowie. Proszę was. Uczcie się z tego. Ja dzisiaj wam rzucam zajawkę, bo ja wam usiądziemy sobie kiedyś spokojnie na jesieni, ja wam opowiem o tych rzeczach więcej, nie? Ale dzisiaj robicie prostą rzecz. Kiedy bierzesz Pismo, je czytasz. Pierwsza rzecz mówisz, Duchu Święty, prowadź mnie. Prowadź mnie po Piśmie Twoim. Ty jesteś autorem Pisma. W ogóle traktuj Pismo jak mapę, a Ducha Świętego jak GPS-a. Rozumiesz? Niech On cię poprowadzi w ogóle po tym Piśmie. Pozwól Mu na to. Dalej całe Pismo, tak, doprowadzasz do tego, aby przechodziło przez krzyż. Cokolwiek tam ci nie pasuje, rozumiesz? Jeśli chodzi o krzyż, nie wiem, upadniesz na przykład, upadłeś i postanawiasz sobie poczytać proroka Izajasza, bo tak niektórzy robią, albo proroka Jeremiasza jeszcze najgorzej. Rozumiesz? Taki masz zajawkę taką, chcesz się topić. Znaczy, ty nie wiesz, że chcesz się topić. I czytasz sobie tego proroka Jeremiasza i wiesz, i otwierasz sobie, a jeszcze mają ludzie taką porwę, że na przykład biorą, otwierają to Pismo i mówią, Pan coś mi powie. I otwiera w ogóle to Pismo i tam albo palcem, że tam gmera w tym. Ja mówię, że to jest okultyzm. Okultyzm. Albo to mnie Pan kiedyś powiedział. Ja mówię, bo ty jesteś idiotą skończonym i w ogóle Pan cię potraktował jak psychicznie chorego. To ci coś chciał powiedzieć, to, że z tym paluchem tam gmera. Bo Pan jest dobry, a ty jesteś głupi. Nie gmeraj tym palcem, bo tam nagmerasz coś sobie. Wreszcie wygmerasz coś, że Judasz wziął linę i się powiesił. Się wychuśtasz i napiszesz, że tak powiada Pismo. Nie powiada Pismo tak, że się wychuśtać trzeba. Tak Pismo nie powiada. Rozumiesz? Trzeba w ogóle brać i przez Chrystusa my to czytamy. Jak patrzysz u Jeremiasza, że cię potępia coś jeszcze, to przede wszystkim co robisz? Zamykasz Jeremiasza, przepraszasz Pana Boga, żeś tego Jeremiasza otworzył i przypominasz sobie, że nie ma dla Ciebie żadnego potępienia. Amen? Amen. Czyli od razu przeprowadzasz to przez krzyż. Samo Pismo przeprowadzasz przez krzyż. Jak ktoś Ci tam powiedział w ogóle, że pobłądziłeś, gdzieś tam przebyłeś w jakieś poniżenie i sobie weźmiesz psalm Dawidowy, który mówi w ogóle, nie odbieraj mi swego Ducha Świętego, to człowieku to się nie budzi, tak? Bo Duch ci nie będzie odebrany, on się nigdzie nie wyprowadzi. Pamiętaj, że Dawid nie był odrodzony duchowo, Dawid nie wiedział tych rzeczy.
Rozumiesz? Myśl, jak czytasz Pismo. Pozwól, żeby Duch Święty cię prowadził.